Siemano łobuzy, witam was przed nowym rokiem po świętach. Delikatnie szuruszam ostatnimi czasy, rzadko bywam na sali, ponieważ trochę mnie popierniczyło najpierw plecy. Miałem problemy z plecami, lędźwiami. Później miałem delikatne problemy zdrowotne, brałem antybiotyk, ale już powolutku się leczę, jest coraz lepiej. Dzisiaj jestem na sali. Nie ma co się opierniczać, trzeba trenować, trzeba coś robić. No i co? No i czekać w końcu na poważną walkę. Jedna już tam niestety przepadła z Danielem Jacobsem. Były tutaj dosyć mocno zaawansowane rozmowy na temat potencjalnej walki z Danielem. I ta walka doszłaby do skutku, jeżeli by się nie dogadał z Gennadijem Golovkinem. Nie ukrywam, że byłem strasznie, strasznie psychicznie nastawiony na tą walkę. Praktycznie na 100% byłem pewny psychicznie wszystkim, że ta walka się odbędzie. Myślałem, że się nie dogadają z Golovkinem i dostanę swoją mistrzowską szansę z takim zawodnikiem jak Daniel Jacobs. To by była dla mnie mega szansa, wielkie nazwisko w Stanach Zjednoczonych, tytuł mistrza świata w WBA. Ale niestety przepadło, trzeba konsekwentnie robić swoje, nie poddawać się i czekać na swoją szansę, bo wiem, że taka na pewno przyjdzie. No i co, czekam na wyjazd do Stanów, liczę, że będzie to na początku, prawdopodobnie chyba na początku stycznia. Co, i trzeba trenować, ja mam kilku swoich kandydatów do walki. Jeszcze muszę się spotkać z promotorami, porozmawiać na ten temat z menadżerem, jak oni się na to zaopatrują, bo to wiadomo, oni robią główną robotę. Natomiast bardzo chciałbym się spotkać z takimi zawodnikami jak Angie Kam, Curtis Stevens, który jest bardzo niebezpieczny, ale również jest bardzo znany w Stanach Zjednoczonych. Czy na przykład Ishe Smith, który jest zawodnikiem Mayweathera, również wiekowym, który boksował trzykrotnie o Mistrzostwo Świata, a więc są te nazwiska absolutnie w moim zasięgu. A potem co? A potem już tylko najlepsi. Ale na razie koncentruję się na najbliższej walce, która mam nadzieję, że stoczę najpóźniej w marcu albo kwietniu. Ale tak jak mówię, tutaj promotorzy musimy się spotkać, porozmawiać, wszystko obgadać. A tak to co? Święta nie były takie złe, nie przytuł mi się, nie jest źle, brzuszek cały czas widoczny, piwnego nie ma, troszeczkę podjadłem, to nie ukrywam, pierożki, bigosik wjechał, trochę ciasta również, no i co, czekamy na nowy rok, nowe wyzwania, ja wam dzisiaj życzę szczęśliwego nowego roku, zdrowia, szczęścia i wszystkiego, co sobie wymarzycie, a za mnie trzymajcie kciuki, bo wierzę, że ten 2017 będzie przełomowy i będę chciał dawać wam jak najwięcej radości, a więc trzymajcie się, wiele farcika w 2017 roku i widzimy się w nowym roku na ringu w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiam.